Nie nagrywałam przez dłuższy czas, ponieważ rozchorowałam się. Wydaje mi się, że miałam jakieś zatrucie pokarmowe. Trwało ono przez 3 dni. Po prostu zwijałam się z bólu, leżałam w łóżku. Dosłownie nie wiem dlaczego. Update, jeżeli chodzi o moją głowę. Dosłownie właśnie gorzej się czułam, jeżeli chodzi o moją psychikę. Mam krótką przerwę w mojej terapii i bardzo się tego bałam, że właśnie jak nie będę miała terapii takiej płynnej, bo miałam też jakieś przerwy z przeprowadzką związane i tak dalej, to zawsze w tych momentach jest mi trochę trudniej. I wiem, że nie jest to dobre, jak jest się takim zależnym od terapii, że dosłownie wszystkie swoje problemy się rozwiązuje na terapii, bo później właśnie bez niej jest trochę niebezpiecznie. Czuję, że terapia jest właśnie takim moim źródłem, taką ogromną pomocą. I jak właśnie nie mam sesji cotygodniowych, tak trochę się boję i obawiam. Ale może opowiem o tym, jaki miałam problem i jakie znalazłam rozwiązanie, ponieważ uważam, że dzielenie się tym, co przez co się przechodzi, mega ułatwia, ponieważ ja przez całe moje życie wydaje mi się, że miałam taki problem, że jak się źle czułam psychicznie, to nie czułam takiego zrozumienia czy akceptacji z zewnątrz. Wydaje mi się, że też tak nie mówiło się o tym i przez to myślałam, że coś jest ze mną nie tak. Gdy usłyszę, że ktoś przechodzi przez podobne rzeczy, co ja przechodzę, to jest to takie ułatwienie i taka jakby ulga, bo mam poczucie, że nie jestem z tym sama i że jest to normalne i że nie jest ze mną coś nie tak. Czasami, jak każdy człowiek, czuję się gorzej i ostatnio właśnie miałam taki moment, gdzie po prostu wiem, co mam robić, żebym była szczęśliwa. Muszę po prostu zadbać o siebie albo spędzić czas z kimś, wyjść na spacer do natury, zobaczyć, że świat jest większy niż tylko ja i moja głowa, ale czasami nie mam siły, żeby to zrobić. Jeżeli się to tak powtarza częściej, w ciągu jakiegoś czasu, to mam takie wrażenie, ile razy jeszcze się to powtórzy i ile razy będę musiała powtarzać ten sam schemat, bo nie chcę powtarzać tego schematu, bo powoli się staje to nudne. Ja uwielbiam czuć wszystkie moje emocje. Uważam, że to jest dobre, ponieważ kiedyś uciekałam od tego, co czuję, a teraz mam tak, że jak czuję jakiś dyskomfort albo czuję się smutna, to pozwalam sobie odpuścić wszystko, poleżeć w łóżku, pomyśleć, popisać. Uważam, że jeżeli się gorzej czujemy, czy mamy jakieś problemy, to one są po coś, po to, żeby rozwiązać. I teraz po tym moim trudniejszym okresie doszłam do tego, co muszę zrobić, zmienić. Z drugiej strony też, gdy się czuję gorzej i wiem, co muszę zrobić, to mam takie, okej, ale czy już pobyłam z tym moim problemem odpowiednią ilość czasu, że mogę iść dalej, czy powinnam dłużej z tym zostać i więcej pomyśleć, popisać, bo nie chcę robić gaslightingu na sobie, typu, że gorzej się czuję i mówię sobie, nie, nie jest aż tak źle, musisz porobić to, to i to, zająć się czymś, wtedy nie będziesz myślała i będzie okej. Bo jeżeli na przykład jesteś smutna, no to nie jest produktywne, jakby po co? Po co? To nic nie wnosi, a wnosi. Bo jeżeli jakoś się czujemy, ja na przykład gdy czuję się smutna, no to szukam przyczyny, dlaczego się czuję smutna i najczęściej potrafię znaleźć i wtedy potrafię też pracować nad tym, zmienić coś w moim życiu, żeby nie czuć się tak i żeby to rozwiązać. Ale znalazłam dwa problemy, przez które się gorzej czułam. Po pierwsze to było życie w przeszłości oraz nostalgia, czyli wspominanie, jak kiedyś to było fajnie, powrót do jakiegoś dzieciństwa, do osób, do znajomych dawnych. Kiedyś jak byłam bardzo w samorozwój, dalej powiedzmy, że jestem, lubię czytać książki. Może ktoś zna, wydaje mi się, że dużo osób może znać, Joe Dispenza. Nie mam pojęcia, kim on jest. Wydaje mi się, że nie jest lekarzem, ale chyba się nazywa lekarzem, ale nie wiem. Ale on właśnie mówił, bo słuchałam różne podcasty, że wiele ludzi ma problem, że właśnie żyje przeszłością, a przeszłości nie da się zmienić. I wiele osób wspomina, co się kiedyś stało, działo, całą swoją energię poświęca na przeszłość, żałuje jakichś rzeczy, zastanawia się, co by było, gdyby, wspomina. I łączy mi się to z tym, żeby skupiać się na rzeczach, które możemy kontrolować. Też jak się przeprowadziłam, to miałam takie, o, jak byłam w Warszawie, to bym robiła to, to i to, w ogóle zapisałabym się na zajęcie z garcarstwa, przeprowadziłabym się do centrum, mieszkałabym ze znajomymi, zaczęłabym jakiś inny swój biznes i po prostu miałam takie, co ja bym nie zrobiła, a właśnie powinnam się skupić na tym, co jest teraz i co mogę zrobić w przyszłości. Dużo pisałam i sobie zrobiłam nowe cele na przyszły rok, na końcówkę tego roku, poplanowałam content, jakieś różne projekty, które chcę zrealizować, pomysły na filmy, chcę zacząć też mój podcast i po prostu jeżeli energię wkłada się w coś
przyszłość i w coś, nad czym ma się kontrolę, to jest to takie bardzo motywujące i rozwijające. Więc to jest lekcja, którą wyciągnęłam z tego mojego czasu, gdzie się gorzej czułam. A kolejny problem, który taki powrócił, to było to, że w skrócie, że nie byłam obecna. Złapałam się na tym, że narzekałam, że nie mam znajomych, nie mam ubrań, nie mam całego pokoju jeszcze zrobionego tak jak chcę. Jakieś rzeczy we mnie czy w mojej głowie, które jeszcze nie są ogarnięte. Po prostu łapię się na tym, że chciałabym mieć wszystko tu, na teraz już zrobione, żeby wszystko było ogarnięte i żeby już nie było żadnych problemów i żebym wszystko miała pod kontrolą i żeby było idealnie. A wydaje mi się, że w życiu chodzi o to, żeby cieszyć się tą drogą dochodzenia do tych wszystkich rzeczy. I od dłuższego czasu mam tak, że chciałabym mieć więcej znajomych, chciałabym mieć bardzo dobre znajomości, takie bliskie. Czuję się jak nigdy na to gotowa i taka bardziej świadoma jakby jakich szukam znajomych i jak dbać o relacje. I dążę do tego codziennie, spotykam się z ludźmi i dbam o to. Ale to nie jest tak, że znajomych się znajduje tak. To jest praca, wysiłek i zajmuje to też trochę czasu, ale wiem, że robię ku temu kroki i jestem z siebie zadowolona, umawiam się z ludźmi, wychodzę i szukam tych relacji, więc powinnam bardziej docenić to, że staram się, a nie po prostu jeszcze dobijać się, że robię za mało, czy coś nie wychodzi mi. Też zauważyłam, że przez to, że skupiam się na tym, że chciałabym znajomych i szukam znajomych, to zaniedbałam kontakty i relacje, które mam już, co mi dało taką ogromną lekcję, żeby podczas szukania i jakby rozwijania się nie zapominać też o tym, co się ma i żeby dbać o to i pielęgnować, bo wydaje mi się, że w tym całym takim biegu można zapomnieć, jaką drogę się już przeszło. Więc czuję, że wyszłam z tego trudniejszego okresu lepsza, mądrzejsza, albo rozwiązałam moje problemy. Teraz już jest dobrze, czuję się i dobrze fizycznie i psychicznie. I chciałam tylko powiedzieć coś, o czym ja sobie muszę przypominać, że jeżeli masz jakiś problem, on jest po coś, da się go rozwiązać i od problemów nie trzeba uciekać, nie trzeba szukać nowego hobby, nie trzeba być bardziej zajętym, nie trzeba więcej pracować, nie trzeba więcej się uczyć, nie trzeba robić jakichś dodatkowych rzeczy, tylko jeżeli pojawia ci się jakiś problem, to jest na niego jakieś rozwiązanie, czy to jest w postaci zmiany swojego mindsetu i każdy przechodzi przez swoje, niczyje życie nie jest idealne, to jest normalne, że czujemy się czasami gorzej, po prostu, nawet nie musi to być jakiś problem, tylko że czujemy się gorzej. Możemy zrobić razem śniadanie. Byłam w Whole Foods i kupiłam miks orzechów, pikans, orzechy włoskie, pestki dyni i żurawina, bo miałam strasznie ochotę na żurawinę, bo widziałam zdjęcie na Pinterestie jogurtu z taką granolą z żurawiną. Zrobimy coś podobnego. Podprażę te orzechy na patelni i dodam też płatki kokosa. To jest game changer. Prażenie orzechów czy kokosa. Więcej mają aromatu, więcej smaku. Teraz jak byłam chora, czy się gorzej czułam, miałam ogromną fazę na gotowanie i oglądanie kontentu takiego. Zobaczyłam cały sezon MasterChef Legends i postanowiłam, że gotowanie to jest moje hobby, które chcę bardziej rozwinąć, ponieważ nie uważam, że moje zdolności kulinarne są jakieś nadzwyczajne. Jeżeli ktoś się mnie pyta, jakie jest moje ulubione danie do zrobienia, to mam dosłownie pustkę w głowie. Makaron z paczki z pastą z tofu, którą robię sama. Jakby nie, chciałabym przejść z moim gotowaniem na taki wyższy level. Chcę upiec swój chleb, chcę zrobić swój makaron. Chcę nauczyć się bardziej robić rzeczy od podstaw i na wyższym poziomie. Ostatnio zrobiłam przepyszne risotto z pieczarkami i znalazłam super kanał na YouTubie, gdzie jest jakby pokazany dzień szefa kuchni w jakiejś restauracji. I był tam dzień właśnie w indyjskiej restauracji i było pokazywane, jak robią curry i miałam takie o wow i mniam. I nigdy nie zrobiłam takiego sama od podstaw curry z mlekiem kokosowym, więc dzisiaj byłam w sklepie i kupiłam wszystkie składniki i będziemy robić curry. I często czuję się właśnie przytłoczona, że jest tyle przepisów i tyle rzeczy, które bym chciała zrobić, ale zrobiłam sobie listę, co chcę zrobić dokładnie teraz, nie jest to jakoś za dużo rzeczy i takie bardziej wykonalne i prostsze, żeby nie rzucać się na głęboką wodę i zobaczymy, jak mi to pójdzie.
Chcę po prostu próbować nowe przepisy i uczyć się i przejść na taki bardziej profesjonalny poziom, jeżeli chodzi o gotowanie. Eryki właśnie nie ma, ale za chwilę wróci. Teraz też było święto dziękczynienia i ona wyjechała do rodziny do San Francisco, więc byłam przez 5 dni sama. I właśnie to było moje też pierwsze święto dziękczynienia. Jechałam do od mojego brata kolegi rodziny, gdzie było mnóstwo jedzenia, mnóstwo ciast, indyków. Mam dzień, gdzie siedzę i edytuję, bo miałam właśnie przerwę i mam teraz motywację, siedzę nad filmem. Ale przyszła do mnie paczka z Amazonu, bo robiłam zakupy na Black Friday, więc uznałam, że mogę pokazać, co zamówiłam. 2 lakiery do paznokci. Teraz mam bardzo fazę na kolor zielony i znalazłam lakier dosłownie w idealnym kolorze. Nie jest ani neonowy, ani oliwkowy. Jest taki typowy, ładny zielony. A drugi to jest pomarańczowy. Teraz mam takie zwykłe paznokcie. W takich czuję się najlepiej, ale ostatnio oglądałam na Pinterestie, podoba mi się, jak są paznokcie kolorowe i mają ten taki efekt. Chyba to się nazywa kocie oko? Cat eye? Chyba to jest taki magnetyczny lakier. Jest idealny. Nie jest ani neonowy, ani koralowy, tylko taki typowy pomarańczowy. Jej! Udało się! Dobra. Następnie zamówiłam matcha. Czytałam trochę recenzji, jakie są dobre. Jeżeli ten proszek jest jakiś taki brudno-zielony, to matcha jest gorzka i nie jest za dobra. Najlepsza jest właśnie ceremonialna i znalazłam z takiej marki Jade Leaf. Dużo osób polecało. I następnie kupiłam The 5 Minute Journal. Kupiłam 2. Jeden dla Eriki, jeden dla mnie, ponieważ Erika miała urodziny, więc jej chcę podarować. I kupiłam go, bo właśnie zauważyłam, że nie jestem taka obecna za bardzo i chciałabym mieć taki nawyk, żeby rano codziennie sobie pisać. I zawsze marzyłam o tym dzienniku, ale nigdy nie miałam jakiejś okazji go kupić, więc cieszę się. Zabieram się za moje curry i normalnie, gdybym robiła jakiś przepis, to prawdopodobnie zobaczyłabym zdjęcie na Pinterestie, narodzi się pomysł i idę to robić. Chcę właśnie popracować nad tym, żeby nauczyć się czegoś nowego i robić lepszej jakości. Dlatego będę szła za przepisem. Jeżeli robimy makaron, to śledzimy przepis od jakiegoś Włocha. Znalazłam przepis, który ma 1,7 miliona wyświetleń. Tradycjonalny przepis na curry indyjskie. Przygotowałam już sobie imbir, czosnek i cebulę. Na początku rozgrzewałam patelnię z oliwą. O 16 się już robi ciemno, więc prawdopodobnie będzie problem ze światłem. On używa prawdziwych przypraw, takich całych, a ja mam tylko w proszku, ale to nic. Daję przyprawy korzenne, tu jest cynamon, kardamon. To akurat robię na oko. Czerwona cebula. Teraz czosnek i imbir. Robię wszystko na oko. Wydaje mi się, że wiem, co robię. Pachnie to niesamowicie. Turmeric. Gram turmeric. This is what gives an Indian curry its color. Oh, wait. Okay. Nie mam koriander, ale mam kumin. Mam taki mix z Trader Joe's. Spicy garlicky i tutaj jest chili peppers, koriander i garlic salt. Wydaje mi się, że potrzebuję więcej kurkumy. Pomidory. To jest przepis właśnie na tą taką podstawę do curry, na ten taki sos. I teraz on powiedział, że można dodać jakiekolwiek chce się warzywa i w tym jakby ugotować. Ja dodam paprykę, batata i ciecierzycę. I na samym końcu mleko kokosowe, bo mam strasznie ochotę na tego typu curry. Ale to jest właśnie podstawa ogólnie do wszystkich curry. To było proste.
Traumatized.